ważne Słowo Boże. To nie jest metafora, to nie jest jakaś księga poetycka. To żywa prawda, która Cię wyzwoli. Zapomnij na moment o tym, że słyszałeś 1000 razy, że księżyc odbija światło słoneczne. Zrób prosty eksperyment. Bywają dni, gdy widać na niebie, czyli na sklepieniu, słońce i księżyc. Przyjrzyj się im wtedy. Przyjrzyj się wtedy księżycowi i sprawdź, czy jest faktycznie tak, jak mówię. I czy światło słońca pada na niego pod odpowiednim kątem. To dziecinnie prosty eksperyment. Wiesz, że jeśli jesteś chrześcijaninem i wierzysz w coś, o czym nie jest napisane w Biblii, to musisz się zatrzymać i to zbadać? Wiesz, że w Biblii nigdzie nie jest napisane, że Bóg stworzył planetę? Wiesz, że jeśli wierzysz w układ słoneczny, to tak naprawdę czcisz demony? Bo to wszystko nazwy bogów, łącznie z Apollo, który do nich poleciał. Przypominacie sobie ten film? Prawdopodobnie każdy z Was go oglądał. To film o człowieku, który żyje otoczony kłamstwem i jest kontrolowany strachem. To film o każdym z Was. To Ty jesteś Trumanem. Jak to się stało, że do tej pory Truman nie zorientował się, w jakim świecie żyje? Przyjmujemy to, co jest nam dane, za rzeczywistość. To proste. Myślisz, że są planety? Na przykład Syriusz. Jesteś przekonany, że są możliwe loty w kosmos? Niniejszym nadaje tej planecie nazwę Trumanii. Tymczasem, jeśli nawet jakiś orzeł wystartował, to zakończył swój rejs, wbijając się w sklepienie. Tymczasem, jeśli nawet jakiś orzeł wystartował, to zakończył swój rejs, wbijając się w sklepienie. Nie będę Was tu wprowadzać w tę prawdę. Duch Święty to zrobi. Ale chcę Was pobudzić do myślenia i zadawania oczywistych pytań. Bo gdy zaczniesz się temu wszystkiemu przyglądać z Duchem Świętym, zobaczysz, że te wszystkie teorie nie trzymają się kupy. Chcę się raczej bardziej skupić na tym, czemu konkretnie ma służyć to kłamstwo.